imieniu pana wójta, pani sekretarz, serdecznie pozdrawiamy was tutaj na patriotycznym śpiewaniu. Super, że się zebraliście, że kultywujecie tradycje patriotyczne, bo wiadomo, wywiesić flagę obowiązkowo, bo wszyscy jesteśmy patriotami. Śpiewać hymn musimy w swoim życiu pokazywać poprzez to, że jesteśmy Polakami. A życie nasze codzienne świadczy o tym, kim jesteśmy. Cieszę się bardzo, że jestem tutaj z wami na biesiadzie patriotycznej. I wypadałoby, szanowni państwo, coś na temat powiedzieć patriotycznego. Spróbuję zainteresować państwa taką ciekawą rzeczą. Być może usłyszymy tutaj tę pieśń. Otóż na pewno państwo wiecie, słyszeliście o Sybirakach. Kto to są Sybiracy, prawda? Słyszeliście. Jeden właśnie z tych Sybiraków, tak zwanych, który już niestety nie żyje, nazywał się Marian Jonkajkis. On był aktorem już po wojnie. Był wywieziony jako małe dziecko do Kazachstanu z całą rodziną, więc z matką i czworgiem rodzeństwa. Szczęśliwie wrócił w Polsce, skończył studia, został aktorem i takie bardziej znamienne jego osiągnięcie to jest założenie teatru Rampa na Targówku. Ale też jest znany jeszcze, przynajmniej dla mnie, myślę, że państwu również, z jednej rzeczy, a więc jest autorem takiej pieśni, która się nazywa Marsz Sybiraków. Nie wiem, czy państwo słyszeli. I to jest hymn, oficjalny hymn od roku bodajże 1989. Hymn Związku Sybiraków. W wolnej Polsce Związek Sybiraków został reaktywowany, odnowiony i teraz jest właśnie i działa i właśnie ta pieśń jest hymnem Sybiraków. Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi, rezydencji, białych dworków i chat, myśmy wciąż do niepodległej szli z uporem ponad 200 lat. Wydłużyli drogę carscy kaci przez Syberię wiódł najkrótszy szlak. I w kajdanach szli konfederaci mogiłami znacząc polski trakt. Jak ty jesteś, Kraj.
Thank you.